Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj specjalny gość, Michał Kublik, dziennikarz sportowy i autor książki. Witam serdecznie wszystkich oglądających i Ciebie, Agnieszko. Michał, niedawno miała miejsce premiera Twojej książki, którą tutaj widzimy. Wisła Płock, oczami jej trenerów. Powiedz, skąd inspiracja, skąd pomysł na tę książkę? Naturalną częścią mojego serca jest miłość do. Klubu Wisły Płock. E, rok temu, kiedy e, wiadomo było, że klub będzie e, miał i mm, obchodził będzie rocznicę 60-lecia zawiązania sekcji piłki ręcznej, oficjalne zawiązanie sekcji piłki ręcznej w Płocku, e, no wtedy pojawiła się iskra, która rozpalała się w moim sercu, żeby coś na tę e, okoliczność powstało z mojego serca. Ponieważ zawsze byłem niespokojnym duchem, jestem nadal, e, pojawiło się, pojawił się oczywiście w głowie kilka koncepcji, ale ostatecznie wygrała ta, która sfinalizowana została i zmaterializowana w postaci tej książki, czyli historii klubu Wisły Płock, opisanej oczami jej trenerów, czyli osób, które e, tworzyły i tworzą nadal. Historię tego bogatego, bogatą historię tego klubu. Mówisz, rok temu wpadłeś na ten pomysł, to pełen rok trwały prace nad książką? Czy może materiały miałeś troszkę wcześniej? Może inaczej. Nie, nie, materiały tak wcześniej były, bo jakby to była autentycznie część mojej pracy zawodowej, czyli dużo rzeczy, które robiłem wcześniej, świadomie czy nieświadomie. Yy, Teraz mi się przydały do e, książki, ale generalnie na samym początku zastanawiałem się nad koncepcją, jak ta książka ma wyglądać. To było najważniejsze, żeby wiedzieć, którą drogę obrać i e, jak, jak nią e, kroczyć. I to był początek w kwietniu, to tak naprawdę to były prace koncepcyjne, rozmowy z ludźmi, e, nawet mieliśmy okazję y, ze sobą też rozmawiać na ten temat w, pewnej, y, w pewnych okolicznościach podróży y, na, na Mazury. Służbowej podkreślałem. Tak, służbowej. oczywiście służbowej, no to tam nie, nie, nie inaczej. W każdym razie tam opowiadałem już o, o tej koncepcji, o tym, jak to może wyglądać. Y, też słuchałem, co, co ludzie o, na ten temat mówią i, i czy ich zaciekawi ta historia na przykład, czy, czy, czy też nie. Później, w maju, pojawiły się pierwsze rozmowy, pierwsze takie materiały, które już były bezpośrednio związane z książką. I tak jakby można powiedzieć, że w maju zacząłem fizycznie przygotowania się do już późniejszego pisania tej książki. No i tak to wyglądało, tak można powiedzieć, w skrócie, bo. Temat jest bardzo długi. Mhm. A jak to w praktyce wyglądało? Bo um, mówisz oczami trenerów, e, przedstawiasz Wisłę Płock, um, czy ty z trenerami rozmawiałeś bezpośrednio? To była forma wywiadu, czy może na podstawie materiałów znalezionych gdzieś w archiwach? E, i, jeśli chodzi o samą e, konstrukcję, to ona dzieli się na dwa takie y, obszary. Ten obszar historyczny, archiwalny, czyli tych trenerów, których już z nami nie ma: Jerzego Korajewskiego, Zenona Łakomego, y, Stanisława Sulińskiego i Edwarda Kozińskiego. Tutaj y, szukałem jakby koncepcji, jak przedstawić lata 60., 70. i 80., oddać ducha tego y, okresu i przede wszystkim ducha tych trenerów, bo. Z tymi trenerami, którzy żyją, ze wszystkimi się spotkałem albo osobiście, albo do nich pojechałem, albo z nimi rozmawiałem online, bo, bo trudno było na przykład lecieć do Japonii do Larsa Waltera. I no to były na początku luźne rozmowy, później przechodziliśmy już do jakby koncepcyjnych rozmów, czy nagrywania wywiadów bezpośrednio pod, do wykorzystania w książce. I tutaj powstało dziesiątki godzin e, materiałów, z których później e, powstawała książka, jeśli chodzi o te rozdziały żyjących trenerów, bo tak, e, tam takiego narratora, jak, e, w takim rozumieniu jakim ja bym był, jako autor jest bardzo mało, tam oddałem całe pole jakby do e, dyspozycji trenerom. I są takie rozdziały, że zaczynają się od tego, jak opowiada trener, od samego początku i do samego końca, i mnie tam praktycznie nie ma. A są rozdziały, gdzie trochę jestem narratorem, ponieważ tutaj są te rozdziały związane z historią lat 60., 70., 80., gdzie przewertowałem dziesiątki materiałów archiwalnych. Dokopałem się do rzeczy, do których może komuś się nawet nie chciało, żeby znaleźć ducha czasów. I tego co mówili trenerzy w latach tych na początku, kiedy rodziła się piłka ręczna i klub. To było bardzo y, wymagające, jeśli chodzi o czas, energię i sporo czasu na to poświęciłem. Mógłbym powiedzieć, że w przeciągu ostatniego roku w dłoniach miałem wszystkie wydania namacalnie: Tygodnika Płockiego, Petroecho, Trybuny Mazowieckiej. Ogromną ilość Gazety Wyborczej, wszystkich y, gazet lokalnych, które wtedy się ukazywały, Nowy Tygodnik Płocki, y, Życie Płocka, y, no, jest tego sporo, było, przepraszam, tego sporo w trakcie pracy. Godziny przesiedziane w archiwach, w Książnicy Płockiej, w Bibliotece imienia Zielińskich. Tak, krok po kroku budowałem całą tę historię, którą opowiadają właśnie trenerzy. To są wypowiedzi, ich autentyczne wypowiedzi od lat początku lat 60. do końca lat 80. I tam tylko tak trochę, po, żeby jakby historia i narracja miała logikę, dołożyłem kilka słów od siebie. I jak się czytaj czyta, yy, tę książkę, to tak naprawdę słucha się trenerów. Którzy od samego początku opowiadają o tym, jak to było w, po, w Płocku, z Płocką Piłką i, i z historią tego klubu. Niesamowity powrót do przeszłości, bo to jest trochę tak, jakbyśmy mogli sobie z nimi porozmawiać, chociaż już dawno nie ma ich wśród nas. A powiedz, czy wśród tych poszukiwań archiwalnych materiałów znalazłeś coś, co cię tak wybitnie zaskoczyło? Jest w książce ogromna ilość dokumentów, które. Pojawiły się publicznie po raz pierwszy. Są to dokumenty, które pokazują, jak ten klub funkcjonował, jak niewiele się rzeczy zmieniło na dobrej na złe na przykład, jak e, rodziły się e, kontrakty w klubie, jak wyglądała e, praca klubu, jak wyglądał system zarządzania klubu, jak e, tak naprawdę e, ten klub od tej organizacyjnej strony był stworzony. Są dokumenty, które pokazują, że w latach 60. na przykład tabele na koniec sezonu pisano ręcznie. Później przyszły maszyny do pisania i na maszynowo się pisało. Są dokumenty, jak mm, zatrzymywano zawodników w płocku, żeby nie szli do innych klubów, jak się spierano z, ze związkiem już wtedy mm, i z mediami. Jest sporo takich ciekawostek, takich archiwaliów, które myślę, że dla purystów piłki ręcznej będą genialnym, genialną pożywką i daniem takim as. Smakowity. Tak, cieknie. Wiesz co, tak sobie myślę, że większość osób, które zaczynały kiedyś swoją przygodę z pisaniem książki, złapało tego bakcela i kontynuują tę przygodę. Czy u Ciebie jest podobnie? Myślisz już o jakimś kolejnym projekcie? To znaczy, pierwsza książka to było naprawdę duże wyzwanie o Krześku Kisielu. Ja wtedy podchodziłem do tego z dużą bojaźnią. I no, nie miałem żadnego doświadczenia. Troszkę tego doświadczenia nabyłem, i e, ta książka pod tym względem nie stanowiła wyzwania takiego, żebym m, się przestraszył, że chcę coś zrobić. Tutaj dużym wyzwaniem była po prostu ogromna ilość materiałów i stworzenie z tego spójnej historii, bo to jest dosyć istotne. Czyli skupienie się na przykład na jednym wątku, który będzie przez całą, na tej, przez całą książkę, obok jak się pojawią jakieś dodatkowe wątki, żeby nie, roz, nie zaburzały tej historii, bo to dosyć istotne jest, dlatego że to jest 60 lat. Tam naprawdę wydarzyło się w tym klubie ogrom rzeczy. Gdyby chciał jeszcze pójść gdzieś obok w boczne, w boczne, drogi, w boczne tak. drogi to byśmy musieli pisać i pisać i pisać, więc to było wyzwaniem ogromnym. I z tym nie wiem, czy sobie poradziłem, bo teraz będę czekał na, na recenzję od czytelników i, i wiedzę taką właśnie, którą oni mi powiedzą, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem, czy tak to powinno wyglądać, czy nie, ale to były świadome też wybory, żeby tak to pokierować tą książką. Tą książką. I no i tak zrobiłem. Nie ustrzegłem się błędów, wiadomo, to, to jak ktoś nic nie robi, to, to błędów nie popełnia. Książka dała mi też sporo nowych materiałów, sporo nowych inspiracji i tak, jeszcze w tym roku mam nadzieję zakończyć jedną pozycję. Jest, będzie ona związana z jedną z, z postaci, ważnych postaci klubu. W tej chwili jestem po pierwszym etapie dokumentacji, jak to... Będzie dalej pokierowane to jeszcze do końca nie wiem, bo na razie zbieram te materiały, i właśnie wsłuchuję się w głos teraz y, tych, którzy piszą do mnie na przykład już po wczorajszym dniu po premierze na Facebooku, czego było za mało, albo co, co im się podobało, lub nie, i to też będzie dla mnie jakiś, jakaś wskazówka. Jest jeszcze temat, y, który przypadkiem wyszedł przy pracy nad tą książką, i y, dotyczy całego klubu. Jeśli chodzi nie tylko o sekcję piłki ręcznej, ale generalnie Wisły Płocki, jako Wisły Płock. I to jest na tyle, i zainspiro, tak na, na tyle mnie zainspirował ten temat i na tyle e, już zbadałem niektóre wątki, że warto jest to pokazać e, publiczności, kibicom. E, i, czytelnikom, I mam nadzieję, że to uda mi się zrobić. Przynajmniej taki mam plan, żeby w pierwszym kwartale przyszłego roku to się pojawiło. Na razie jeszcze nie zdradzam o co chodzi, ale temat jest. Tak, ale temat jest niesamowicie ciekawy, i, i mam nadzieję, że spotka się z, z dużym zainteresowaniem tutaj lokalnej społeczności kibicowskiej. To powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie możemy zakupić tę książkę? Na chwilę obecną e, książka jest dostępna e, stacjonarnie w trzech miejscach w Płocku. W sklepie DAGNA e, w sportowym, w sklepie PG Sport w Orlen Arenie, w, na stoisku Niebieska Wyspa w Galerii Mazowia spr Wisły Płock. No i poprzez moją stronę internetową XPL e, poprzez sklep. W takiej formie jest dystrybuowana. Życzę w takim razie, żeby te kolejne twoje pomysły też e, zmaterializowały się e, w takiej formie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia. Było mi bardzo miło dziękuję za zaproszenie i w końcu mogłem odwiedzić twoje studio. Bardzo dziękuję. Będzie szczęście i zapewniam. <laughs> dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Kublik.